Dzień dobry, w moim studiu Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, za nami ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu, która odbyła się 20 marca. Jakie emocje jej towarzyszyły? No tak, to była ostatnia sesja, która kończyła tak naprawdę najdłuższą kadencję samorządu w historii, bo blisko 6-letnią. I powiem szczerze, że podczas tej sesji tak można było dokonać pewnego rodzaju podsumowania tego, co udało się w tej kadencji zrealizować oraz tego, z czym tak naprawdę samorządy musiały się mierzyć w tym czasie kadencji najdłuższej. I najtrudniejszej. Najtrudniejszej, tak. To zdecydowanie właśnie chciałem dodać, że w moim odczuciu była to najtrudniejsza kadencja samorządu, bo samorządy mierzyły się z tym, z czym tak naprawdę każda rodzina, każdy mieszkaniec, bo to było wiele różnego rodzaju przeciwności, które dotyczyły całego naszego społeczeństwa, takie jak pandemia, jak zagrożenie wojenne, jak inflacja, jak drożyzna, to wszystko też dotykało samorządy i tak naprawdę w wielu tych sytuacjach samorządy musiały weryfikować swoje plany, działania po to, aby skupić się na rozwiązywaniu tych newralgicznych kwestii, czy też na wspomaganiu społeczeństwa w tych trudnych momentach. I powiem szczerze, że właśnie takie refleksje mi towarzyszyły przy tej ostatniej sesji. Oczywiście była to sesja też taka pełna wzruszeń, no bo jednak kończymy pewien etap, pewną kadencję. Prawdopodobnie no, w takim samym składzie za chwilę się już nie spotkamy. No i był to przede wszystkim czas takiej ciężkiej pracy, współpracy. Myślę, że wielu dobrych decyzji, jakie podjęła Rada Powiatu dotyczących rozwoju zarówno pod kątem inwestycji, ale też i wielu działań społecznych. Ja wspominam zarówno tą sesję, która była właśnie podsumowaniem tych działań całej kadencji, jak i tą kadencję, która też dla mnie była szczególna, bo pierwszą połowę tej kadencji miałem okazję przepracować jako wójt gminy Radzanowo, a drugą połowę jako starosta Płocki. Wspominam jako czas właśnie ciężkiej pracy, wielu przeciwności, z którymi musieliśmy się borykać w samorządach, ale też wspominam i to uważam, że to będzie też taki duży symbol tych lat, tej kadencji, którą kończymy, jako czas wielkiej ludzkiej solidarności. No bo to właśnie ten ogrom pozytywnej, dobrej energii, jaką pokazali mieszkańcy, to naprawdę też symbol tych ostatnich trudnych czasów, które dotykały nasze społeczeństwo i tych kwestii pandemicznych, kwestii zagrożenia wojennego. Za nami świeżutko święta wielkanocne, ale jeszcze przed świętami, na początku marca, jako starostwo powiatowe, ogłosiliście bardzo smakowity konkurs. Na czym on polegał i w jaki sposób jury oceniało zwycięstwo? No to jest takie nowe, można powiedzieć, przedsięwzięcie naszego samorządu. Cały czas staramy się znaleźć takie nowe, innowacyjne formuły, w ramach których możemy w pewien sposób wyrazić i podkreślić aktywność naszych mieszkańców. I właśnie ten konkurs był takim nowym instrumentem, nową formułą, gdzie zaprosiliśmy do udziału właśnie koła gospodyń wiejskich, czyli jest to bardzo aktywna część naszego społeczeństwa, bo dzisiaj mamy około 90 kół gospodyń wiejskich w powiecie płockim. Konkurs dotyczył tradycji wielkanocnych. Zauważyliśmy jakiś czas temu przy okazji innego przedsięwzięcia, właśnie takiego kulinarnego, że jest wiele ciekawych regionalnych potraw dotyczących Mazowsza Płockiego i to właśnie koła gospodyń wiejskich mogą te tradycje przywrócić, reaktywować, uwypuklić, podkreślić. Dlatego do tego konkursu zaprosiliśmy KGW. Zgłosiło się kilkanaście kół gospodyń z terenu całego powiatu. Oczywiście potrawy były tradycyjne, nawiązywały do świąt Wielkiej Nocy, a komisja miała nie lada wyzwanie, ponieważ wszystkie były przepyszne i można powiedzieć, że naprawdę wyjątkowe. Naprawdę panie z kół gospodyń wiejskich bardzo się napracowały przy tym, aby te potrawy przygotować. Ale jest to jedno z przedsięwzięć, które będziemy chcieli kontynuować, bo to jest dokładnie, można powiedzieć, że takie nawiązanie do naszych tradycji, do naszego dziedzictwa kulturowego, pokazywanie pewnych zwyczajów, jakie
miały miejsce właśnie u nas na ziemi płockiej od lat, a KGW właśnie to są te organizacje, które mogą te zwyczaje w jak najlepszy sposób kultywować. Mamy też wiele innych pomysłów, w jaki sposób aktywizować lokalną społeczność i można powiedzieć tych liderów lokalnych, zarówno KGW, jak i stowarzyszenia, ponieważ za chwilę zostanie ogłoszony wynik konkursu Działaj Lokalnie, który był dedykowany w tym roku z jednej strony i do kół gospodyń wiejskich po raz pierwszy, a z drugiej strony tak naprawdę do wszystkich ciekawych inicjatyw społecznych, jakie mogli zgłaszać mieszkańcy. I mamy rekordową ilość beneficjentów, ponieważ jest to kilkadziesiąt organizacji z terenu całego powiatu, a dzięki temu wiemy już doskonale, że zadzieje się bardzo dużo dobrych inicjatyw lokalnych i myślę, że to będzie kolejny taki instrument, w ramach którego ci lokalni liderzy będą mogli jak najlepiej działać, funkcjonować, ale myślimy również o kolejnych działaniach, przedsięwzięciach, w ramach których moglibyśmy jeszcze wspierać funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, wspierać organizacje pozarządowe, wspierać lokalnych społeczników, tak aby właśnie ta aktywność społeczna, aktywność mieszkańców jeszcze spotykała się z większym zrozumieniem samorządowców, bo wiemy doskonale, że jest to najlepsza recepta na to, aby nasza społeczność powiatowa funkcjonowała i rozwijała się jak najlepiej. Tradycyjnie już zapytam też o inwestycje drogowe. Co w tej chwili dzieje się w tym temacie? Oczywiście, pani redaktor, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, czy też działania inwestycyjne samorządu powiatu płockiego, to przede wszystkim są to kwestie związane z tą infrastrukturą najbardziej newralgiczną, infrastrukturą, która dotyczy mieszkańców, czyli tu zarówno rozbudowa, przebudowa, remonty właśnie tej infrastruktury drogowej są podstawą naszego działania, ale też budowa ścieżek rowerowych, bo to też jest kwestia ważna i to wszystko poprawia bezpieczeństwo, zwiększa komfort jazdy, ale też jest najlepszym takim kołem zamachowym, jeżeli chodzi o rozwój danego terenu. I ten rok jest takim czasem, można powiedzieć, rekordowym, jeżeli chodzi o inwestowanie, bo mamy 50 milionów złotych na samym starcie budżetu na to, aby modernizować kolejne szlaki drogowe. Pozyskaliśmy też 200 milionów złotych w ostatnich miesiącach, które powoli wdrażamy i na pewno kolejne te drogi będą przebudowywane na terenie całego powiatu. Właśnie ruszyła inwestycja budowy drogi Goślice-Leszczyn-Zagroba-Przeciszewo. Podpisujemy praktycznie w każdym tygodniu kolejne umowy. Ostatnio podpisaliśmy umowę na modernizację drogi na terenie gminy Stara Biała, na terenie gminy Brudzeń. Kilka dni temu podpisaliśmy umowy na budowę chodnika w Łęgu, chodnika w Proboszczewicach, budowę ścieżki rowerowej Radzanowo-Rogozino. I tak naprawdę bardzo prężnie staramy się działać po to, aby jak najwięcej tych inwestycji wykonać w tym roku. Myślę, że będzie to około skala taka kilkudziesięciu inwestycji drogowych, jakie wykonamy w tym roku. Jak również staramy się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne, typowo właśnie na działania inwestycyjne, typowo na działania drogowe. Za chwilę prawdopodobnie podpiszemy umowę dotacyjną z marszałkiem województwa mazowieckiego na modernizację drogi Rogotwórsk-Bromierzyk, czy też Blichowo-Łupki. I to są takie przykłady z wielu tych przedsięwzięć, jakie planujemy w najbliższym czasie wykonywać. Natomiast jedno jest pewne, są to działania i tak będzie też w najbliższym czasie, które mają służyć temu, aby no tak naprawdę zmienić wizerunek tych dróg powiatowych, bo mamy ponad 700 kilometrów dróg powiatowych w powiecie płockim. Wiele zostało wykonanych, natomiast doskonale wiemy, że tych potrzeb też jest ogrom i często te drogi nam się kojarzą powiatowe nie najlepiej, natomiast dzięki tym środkom zewnętrznym, które naprawdę są największe w historii, 25-letniej historii powiatu płockiego, chcemy zmienić wizerunek tych dróg, aby były to drogi nowoczesne, o odpowiednich parametrach, o odpowiednich szerokościach, drogi bezpieczne, drogi, przy których znajdują się ścieżki rowerowe. I do tego systematycznie, z konsekwencją dążymy i myślę, że w tym roku będzie widać już naprawdę realne efekty tych działań. Świetna informacja, zwłaszcza dla miłośników jednośladów, bo trzeba przyznać, że wycieczka rowerowa
po powiecie płockim właśnie z tej perspektywy jest najfajniejsza, bo z samochodu to tak mniej widać, dokładnie. A rowerem dopiero świetnie. Właśnie rowerem można podziwiać piękno i urokliwość powiatu płockiego. Dlatego też odpowiadając na te potrzeby mieszkańców, przyjęliśmy w powiecie płockim wspólnie z Radą Powiatu powiatowy program budowy dróg rowerowych i przyjęliśmy go kilka miesięcy temu, a teraz wdrażamy pierwsze ścieżki, właśnie zostają skierowane do realizacji. Została podpisana umowa na budowę właśnie ścieżki Radzanowo-Rogozino. Kończymy projektowanie ścieżki rowerowej Słupno-Miszewko, ścieżki wokół Jeziora Zdworskiego. Mamy już też środki zewnętrzne na budowę ścieżek na terenie gminy Stara Biała i tak będziemy starali się cyklicznie, aby w kolejnych miejscach w powiecie płockim powstawały drogi rowerowe. Świetnie, ja przyznam, w czasie świąt widziałam rewelacyjny widok. Rodzina na rowerach i zrobiła sobie piknik nad jeziorem. Kocyk, koszyk piknikowy, to takie tradycje, do których warto wracać, także świetnie, że też w tym zakresie działacie. Najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną, tym bardziej w powiecie płockim. Dokładnie, najpiękniejszym w Polsce. Ale teraz już musimy do nieco poważniejszej sprawy przejść. Już 7 kwietnia, czyli dosłownie za kilka dni, wybory samorządowe. Jak ocenia pan tę mijającą już kampanię? Myślę, że była to kampania bardzo dynamiczna, krótka, ale intensywna. Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, to było kilkadziesiąt, tak myślę, że około kilkudziesięciu, ciężko to nawet zliczyć, spotkań z mieszkańcami, ale dla mnie zawsze spotkania to była tak jakby jedna z najważniejszych części, czy też elementów pracy samorządowej, bo to jest jak najlepsza inspiracja do konkretnych działań. Była to kampania, podczas której my, czyli kandydaci Komitetu Trzecia Droga, mogliśmy porozmawiać z mieszkańcami powiatu płockiego na temat wizji i koncepcji rozwoju, dalszej wizji rozwoju powiatu. I dziękuję za te spotkania, dziękuję za bardzo dobre sugestie i cieszy mnie to, że ten program, jaki przedstawialiśmy, spotyka się z dużym zrozumieniem i z takim naprawdę podejściem bardzo pozytywnym mieszkańców, ale myślę, że jest to bardzo dobry program, który zapewni rozwój, dalszy rozwój taki zrównoważony ziemi płockiej, program skupiony na infrastrukturze, oczywiście drogowej, walce z wykluczeniem komunikacyjnym, wspieraniu aktywności mieszkańców, pomocy mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem, jak również obrony ziemi płockiej przed zagrożeniami takimi jak powódź, czy na przykład walka o kwestie związane z CPK-em, czy też S10-ką. I to są kwestie ważne dla naszych mieszkańców. To są kwestie, które sami mieszkańcy powiatu płockiego zgłaszają, podkreślają i cieszą się, że mamy ujęte te sprawy w programie i chcemy o te sprawy walczyć, o zabiegać. I taką widzimy wizję i koncepcję rozwoju ziemi płockiej. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, a wszystkich zachęcamy do udziału w tym wielkim święcie wyborczym. 7 kwietnia skorzystajmy z naszych praw wyborczych. W końcu o to walczyli nasi przodkowie. Dokładnie tak, pani redaktor. Zachęcam do udziału 7 kwietnia w tych wyborach, w wielkim święcie demokracji i święcie samorządności. Bo tak naprawdę to jest ten moment, kiedy to mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na to, jak dalej będzie się rozwijała ich najbliższa okolica, mała ojczyzna, gmina, powiat, województwo, bo przecież samorząd to ludzie. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. W moim studiu gościł Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.